Siema, siema, jestem RajotGiple, to jest nowy odcinek na moim kanale i nowy odcinek z nowej serii, jaką oczywiście będzie no, Zampy Kolonia, tak? No faktycznie zwykle gdzieś tak robię, że zawsze przed premierą tych map staram się oczywiście nagrać jakąś taką serię w ramach takiej trochę promocji mapy, trochę też mam pokazane jak ta mapa wygląda i tak dalej. Jednakże jeżeli ktoś jest ze mną na Twitchu cały czas, to doskonale wie co w tej mapie się znajduje, więc to nie będzie dla niektórych żadne zaskoczenie. Jednakże dla większości z was, czyli dla osób z YouTube'a, no to troszkę będzie coś nowego. Dlatego też właśnie chciałem wam zaprezentować taką, mam nadzieję, że długą w miarę serię z Kolonii. Mam nadzieję, że mi się nie znudzi, tak jak wszystkie inne. Bo jak wiecie doskonale, ostatnio czas trochę ten YouTube mi się nudzi. Szukam jakichś nowych rozwiązań, jakichś nowych rzeczy, coś co mi na nowo nakręci na to. No i także się trochę namówi na tą Kolonię. Dawaj, rób serię. No więc, no więc jestem, nie? No co, Kolonia. Już niedługo premiera, mam nadzieję, że na święta już zagracie. Oczywiście Bożego Narodzenia 2022 roku, tak? No i co? Co tu będę wam pokazywał? Ogólnie będziemy sobie grać, będziemy sobie działać, rozwijać gospodarstwo tak jak na osadzie. Z tym, że jednak tutaj skupię się stricte na tym, że odcinki na tej mapie będę robić tylko na tej mapie, a nie będę nic tak robić na streamach na Twitchu. Jak już, to ewentualnie coś powinnam dokończyć po odcinku i tyle, nie? Nic jakby więcej. No ale dobra, to co będę wam pokazywać? Domek znacie, tak? W końcu miło mi, że jak kiedyś sobie w 19 się mieszkowaliśmy, że wychodzimy z domu, kopalnie drzwiami było i tak dalej, to teraz to kopalnie drzwiami faktycznie jest, bo te drzwi faktycznie się otwierają, można sobie wyjść. Zacząłem klasycznie na tym gospie co w 19, takim po remasterze, więc można powiedzieć, że trochę na nowo gramy. Dlaczego nie gram na gospie numer 2 tutaj? Dlatego, że po prostu to gospo jest na streamach. No nie będę grał dwa razy sam gospo, nie? Słuchajcie, maszyny, które tu widzicie, wybieraliśmy razem wspólnie na Twitchu. W ogóle właśnie, serdecznie was tam zapraszam, bo tam wszystko się dzieje. Ja tam jestem praktycznie codziennie. Znaczy teoretycznie mają być codziennie, a praktycznie jestem 5 razy w tygodniu. Od poniedziałku do piątku, chyba się zwolni weekend, to robię też weekend stream, nie? Więc tam was zapraszam, bo tam wszystko się po prostu dzieje, jakby nie było, nie? Dobra. Więc, no co, zaczynamy po kolejnie. Ogólnie Kolonia mega się zmieniła. Jeszcze wam zrobię jakiś taki filmik z porównania tego wszystkiego, jak to wygląda. Ale naprawdę, naprawdę nieźle. No jestem nawet trochę, powiedziałbym, dumny z tej wersji. Jeszcze wiele trzeba może było poprawić, oczywiście tam spekulary na tych budynkach i tak dalej. No ale wiecie, jak miałem teraz robić tutaj spekulary na tych budynkach, to trochę by mi się zeszło i wiecie. I mapa wyszłaby za kolejne pół roku, nie? Miało być tak na wakacje. Dobra, więc to widzimy. Oczywiście Wistula. Było głosowanie, czy Bizon, czy Far, czy Wistula. Mówicie, weź Wistulę, nie? No więc działałem, nigdy ją właściwie nie jeździłem, więc fajnie będzie sobie pograć. Gram oczywiście też również na Irtraku, nie wiem, czy będzie widać. Ale mam Irtraka Pro 2. Za mną jest Pro 1. Nie wiem, czy będzie widać. Widać ją? Widać. Tak jest, na wystawce mojej. Więc was też zapraszam serdecznie do zakupu tego Irtraka, bo jeżeli ktoś chce fajnie sobie pograć na tak realnie, wiecie, ruszać głową i żeby to się w grze wam ruszało, to oczywiście jest taka fajna, jest takie fajne urządzenie. Wszystko macie w opisie, całe linki i z kodem Riot macie nawet 20 zł potem cashbacku, tak? Chyba, że macie sobie na Twitchu, to macie nawet 3 dychy cashbacku. Ale mniejsza, to takie krótkie wstępik, takie gadanko, reklamowanko, wiadomo, ale jednak chciałbym też wam pokazać, co tu się właściwie dzieje, co będziemy dzisiaj robić. Odcinek dzisiaj nie będzie długi, myślę maksymalnie 20 minut potrwa. Ale tak, więc zacznijmy oczywiście od maszyn, tak? Jak to wygląda. Więc maszyny. Otwieramy sobie. Słuchajcie, ja wiem, że ta 60 świeci z tyłu, ale to jest jedyna 60 dobra, którą się mi podesłali i która w miarę jest ok. Więc no jest 60 taka, jaka jest. Słyszałem, że też to na modhubie się ma dziać, więc czekamy. Jak najbardziej czekamy. Nie chciałem jej pobierać, ale mówicie, dawaj 60, będzie pasować, nie? No dobra. Pobieramy, nie? Jest też Władziu, oczywiście od Kasztana. Mam też już zupdate'owaną jego wersję z turem, bo tutaj nie mamy tura do tego, do 60, więc pewnie długo będzie jakiś remoncik i założymy sobie tura do niego. Pamiętajcie, że seria jest bardzo rozwojowa i właściwie będzie się tutaj dużo zmieniało, jak chodzi o maszyny. Więc no będę dużo zmieniał, nie? Po prostu. Okej, otwieramy sobie wrota, tak, no i to oczywiście co? No to mamy kolejny, znaczy mamy garażyk. Tu oczywiście będą poustawione nasiona i nawozy. Tu mamy oczywiście siewnik i sarię, bo innego chyba lepszego na modhubie nie znalazłem. Oczywiście lejek i pilmet, potem będzie może wiarski, zobaczymy. No wiecie, wszystko na rozwój, nie? Kupione starszy na wyrost, znaczy tak na to co mamy teraz, a potem będziemy działać dalej, nie? Przyczepka. Przepraszam.
w naszym silosie od kasztanka, rzecz jasna. Tam jakaś cegówka podłożona jest, żeby się nie stoczyła czy coś, także spoko. Ogólnie mamy miesiąc sierpień, więc niedługo jakiś tam żniwo będziemy robić, ale dzisiaj żniw nie będzie. Propos żniw to oczywiście pracy po żniw, to raczej ruszamy, będziemy ruszać też z sitmą, miodowa akurat. No i tu mamy co, wózek na zwierzaki, szczepkę tą malutką taką. Gdzieś tam do władzy też podskoczy na chwilę, się przyda, nie? A więc fajnie. Jak też słyszycie, mamy też krówki również. I krówek mamy akurat tutaj różnie, ponieważ chodzi o krówki, to posiadam, tutaj muszę się teraz, wybaczcie mi, ale wesprzeć modyfikacją. Posiadanych mamy, gdzie to są sztuki? Chyba nie widzę sztuk, a może tak zobaczymy. Okej, mamy 5 jałówek, okej. Mamy tu chyba 5 cielaków, dobrze mówię? 10 cielaków mamy. No i tu by było z te 20. 15, przepraszam, 15 krów takich dużych, co się nadaje już na dojenie. Więc trzeba im oczywiście wszystko zapewnić, trzeba dać słomy, trzeba dać trawy, to wszystko będziemy robić. Jak najbardziej, no się mówię, przejść tędy, cześć krówka. Pokazać wam, no pasisko takie co prawda malutkie. Wiem, że wygląda to dosyć dziwnie, że 30 krów i że nierealnie. To nie ma być realna seria, absolutnie, po prostu sobie pogramy fajnie. Jak się będzie dało grać realnie, to będziemy grać. Ale to jest właściwie tylko pastwisko, nie? Więc proszę bardzo, sobie tutaj chodzą maluchy, no dzieje się, nie? Tu już widzicie, w oddali stoi sobie rozrzutnik do obornika. Płytę postawiłem sobie w tym miejscu, bo oczywiście płyty teraz w farmingu nie można postawić jakby tak na starcie, znaczy można, ale ona się buguje bardzo. Więc postawię sobie ją w tym miejscu i wam też tutaj dam takie miejsce na to. Ogólnie spokojnie, farmland w tym miejscu macie zrobione tak, że akurat chyba z tym elementem tutaj wam łapie, nie? Jakoś tak. A jak nie, to ja sobie może zakupiłem to pole? Może i tak, no mniejsza. Ale albo modzik na postawienie gdzie się chce, więc płyta na obornik sobie taka stoi, więc też jest git, tu fajnie pasuje i spoko. No i przejdziemy sobie dalej, tu jeszcze oczywiście kosiarka rotacyjna, taka na pusto, totalnie, wiecie, bieda edition. Jakaś przetrosareczka na cztery takie wiatraki, zgrabiarka, pług, trójka, unia, no i oczywiście brony piątki. Rzecz jak najbardziej spoko. Słuchajcie, dzisiaj ruszamy sobie na orkę, nie na, na ten, nie na koszenie. Ogólnie to tak, jeszcze jak wam powiem, jakie mam pola, to wam pokażę tak to jakoś. Więc jeżeli chodzi o poletka, to posiadamy tutaj 4 sklepionki wraz z fajną działką pod las, to będzie spoko na zimowe akcje. Mamy ten ugór, którym dzisiaj się będziemy zajmować. Mamy pole trójkę do wykoszenia i dwójki tej naprzeciwko tego nie miałem, po prostu sprzedałem, jak ktoś się potem kupi. Mam też 41. No i to właściwie jest tyle, chodzi o gospy, znaczy chodzi o pola. Będę chciał pewnie kupić jakąś łąkę, więc może nawet kupimy sobie tą 93, bo to na dowolnej części mapy, więc może być fajnie, nie? Będę, umówię wam od razu, starał się tak jak najbardziej myśleć finansowo o tej serii. Tak, żeby po prostu jak najbardziej się rozwinąć, jak najszybciej zdobyć duże pieniądze. Pozwólcie sobie, włączę hudy. Okej. A, muszę włączyć ten jeszcze, przód. No, więc jak najszybciej będę starał się rozwijać tylko po to właśnie, żeby mógł kupować coraz to nowsze rzeczy. Piąteczka, no to chyba dwójkę tutaj zrzucę sobie. Trójka na dwójce i będzie git, nie? No, więc sobie podjedziemy na tył. I chcę, jak mówię, wszystko szybko się fajnie rozwijać, aby zmieniać co chwilę maszyny, bo ja się strasznie nudzę w tym farmingu, nie? Jak mam grać na takich starych maszynach cały czas, to trochę mi się to nudzi. Jednak nie jestem takim fanem takiego grania, raczej wolę grać na właśnie to takich maszynkach trochę postępowych, nie? Okej, okay. Nie wiem, jak ta seria się nazwie, totalnie nie mam pojęcia, dlatego nazwy... O, a to co się rusza. Nazwy nie wymyślałem, żadnej. Sami zaproponujcie po prostu, jak tam serię się można nazywać. Aktualnie po prostu nazwał jakoś, nie wiem, na tropie kolonisty, nie, nie wiem, po prostu jakoś tam po prostu coś możecie wymyśleć, nie? Na razie będzie po prostu zwykły gameplay z kolonii i tyle, jak coś się potem nazwę zmieni, nie? Okej, okay. Coś fajnego mogę powiedzieć, to na pewno to, że jest to odcinek, w którym pierwszy raz testuję Irtraka. Irtraka tego, którego mam na głowie. To co użyłem do właśnie do ruchu głowy, bo jak wiecie, gram na skrzyni manualnej, gram z kierownicą, więc też jakby nie było, czasami się po prostu przydaje, żeby ta jednak trzecia ręka gdzieś tam była, a Irtrak dla nich to sprawdza. No i użyłem właśnie wersji Pro 2, czyli tej nowej, która dostępna od czerwca. Jestem trochę
trochę bardzo zachwycony tą wersją, bo pojedynka była spoko, ale jednak ta podwójka daje radę lepiej. Słuchajcie, pytanko, bo tu widzicie od razu coś kolorowego się dostaną w oczy. Czy chcecie, abym na tej serii zbierał znajdźki? Jako taki dodatkowy buścik. Mamy tak 60 tysięcy na koncie, ale tak was zapytam, czy chcecie, żebym zbierał znajdźki, czy nie bardzo? Dajcie znać w komentarzu, ja będę ciekaw po prostu waszej opinii, nie? Dobra. Ja tu sobie zajadę, właściwie, bo będziemy to pole dzisiaj orać. Nawet w bezkierunku, tak tu w sumie nikt nie jeździ. Okej, okay. Nie wiem, czy będę musiał używać jedynki czy dwójki, ale zaraz zobaczymy. Jest tutaj trochę stromo, jak widzicie. Mam szczerą nadzieję, że jednak pójdzie na spokojnie. Ja muszę tutaj włączyć tworzenie pól. Czekajcie, trochę sobie cofniemy. Bo nie wiem, czy tworzenie pól będę się włączyć. Chyba tak. No dobra, więc jakoś tam sobie pojedziemy i potworzymy te pola. Bo to oczywiście jest ubór, który normalnie jest do zaorania, ale te niektóre chwasty, jak widzicie, trzeba troszkę ruszyć. Słuchajcie, on chyba idzie spoko na tej trójce. Nawet nie wiem, czy... Może dam czwórkę? O! Może piątkę, jedynka, piątka? Dobra, nawet jakoś idzie to, spoko. To się wszystko potem bronami już ogarnie, na razie tak to robi, to wiecie, bardzo na oko. No i co, oczywiście lecimy sobie dookoła z tym, tak? Ej, fajnie, spoko. Jest to pole, tylko chyba nazywam je na odcinku oralnym, jak pamiętacie. Mamy też ogólnie nowy tutaj, na tej mapie mamy nowy ugór, zaraz koło tartaku. No na pewno jeszcze wam kiedyś pokażę go, co i jak. Będę starał się naprawdę w tej serii ruszać rzeczy, których nie robiłem wcześniej. Tu mamy mleczarnię, więc całe mleko od razu oddajemy do mleczarni. I raczej będę starał się robić tak, że sprzedawać to mleko będę jakby tak... nie tak sezonowo zbierać i sprzedać, tylko po prostu jak będę wiedział, że tam jest trochę tych tysięcy litrów nazbieranych albo coś, to wtedy po prostu będę to wywoził i tyle, nie? Nie tak, że będę czekał na najlepszą cenę, tylko też chcę troszkę tak rytm jakiś wprowadzić, ale jednak teraz starając się o to, bym mógł grać tutaj głównie zarabiając pieniądze, nie? Bo mówię, lubię mieć jakieś tam zwykle cele w tych farmingach, a właśnie posiadając cel zarobku jakiś i rozwoju gospodarstwa, to jest dla mnie jakby, no zawsze coś najlepszego, nie? Okej, okay, odzwonimy sobie tak. Przepraszam. Obiadek jadłem przed chwilą. W ogóle 850 jest na zegarkach w farmingu, mamy sierpień. Ustawiłem dni na 2. Bo póki co wszystko sobie spokojnie daję sam radę. Jak coś tam, to mogę nawet sobie dać na razy 2, nie? Żeby też tak w miarę sobie leciało jakoś. No więc jakoś tak to będę sobie tutaj leciał z tym. Ale to teraz będę starał się grać, też mówię, w miarę realistycznie. Jednakże też tak nie patrzcie na to, że będę to jakiś full real, tak nie wiem, realnego ospo robiłem w coś, nie? Bo to raczej już nie te czasy. Też tak trochę mi się jakby nie chce to bawić już, co nie? Lubię po prostu pograć farminga i tyle, nie? Także wiecie. Ogólnie też pewnie już zanim w sumie zacząłem nagrywać odcinek, znaczy jak zrobiłem taki odcinek, powinienem bardziej wspomnieć o tym, kiedy będzie mapa. Bo na ten moment jeszcze nie ma, jak nagrałem to, ten odcinek jest 14 grudnia. Godzina za chwilę 17, mam za chwilę streama w ogóle, więc da się w miarę streszczę przed tym wszystkim. Więc kiedy ta mapa będzie? No jak mówię, obiecywałem wam ją gdzieś tam w tym roku, żeby wyjdzie, co nie. Chciałem, żeby wyszła w okresie wakacyjnym. Niestety nie udało się tego zrobić. Gdzieś tam trochę motywacji do tej mapy zabrakło. No też mówię, nie jestem jakimś robotem, na żadnych umowach nie jestem, więc właściwie robię to sobie czysto for fun, jakby nie było. Jednak mimo wszystko chcę, żeby te mapy jednak dla was wychodziły. Dlatego no teraz mam nadzieję, że się uda zrobić tak, że mapa wyjdzie już oficjalnie przed świętami. Na PC, jak i na konsolę, bo nie wiem, czy tam czytacie społeczność, czy na streamy wbijacie, czy nie wbijacie, ale właśnie tłumaczyłem też to ostatnio, że z pierwszego raportu, jaki dostałem na Mudhubie, czyli po pierwszym wysłaniu mapy, okazało się, że mapa jest jakby gotowa na pecety, nie? W sensie już mogę ją wydawać na pecety. Ale wiem, jak to się kończy, bo tak samo robiłem wcześniej z Kolonią w 19. I no i potem konsolowcy, to jest jedna wielka plaga, urwanie głowy mi. Czemu wydałeś na pecety, a na konsole nie? Oszukałeś nas. I tak dalej. Nie chcę nikogo oszukiwać. Na pewno nie swoich widzów. Więc... no, obiecuję wam, że na konsole też się mapa pojawi, nie? To na bank, więc to mogę wam naprawdę obiecać. I mam nadzieję, że to jednak mapa wyjdzie przed świętami dla was. Po prostu, żebyście na święta mogli sobie pograć, co nie? Aktualnie walczę o to, żeby wyszła razem z konsolami.
co nie? Bo tam trochę błędów ona ma na tę konsolę, głównie jakieś materiały, jakieś shadery, takie głupotki, o które normalny gracz by się nawet się nie przyczepił, nawet by tego nie zauważył. No ale na konsole już tam te błędy wychwytuje i potem mogą się jakieś stworzyć problemy właśnie w gameplayu, nie? Dlatego nie chcę tego. I to cały czas z gencami gdzieś tam oni mi sprawdzają, to poprawiam i jakby tak lecimy z tym, nie? Z tym wszystkim. Na pewno jestem z siebie dumny z tego powodu, że mapa po pierwszym wysłaniu na modhubu, po pierwszym już była gotowa na PC-ty, bez żadnych problemów, nie? Więc fajnie, bardzo miło. Potem dostałem raporty właśnie na te konsole, poprawiłem to wszystko, spoko. No i teraz dostałem drugi raport, w którym do poprawy było coś dziwnego, ponieważ do poprawy miałem teraz błędy z budynków, które są do mapy wymagane. I te budynki, przypomnę, wyszły już na modhubie. No i wysyłam teraz update tych budynków z poprawionym tym błędem, aby po prostu wyszły budynki i wyszła od razu mapa, co nie? Rozumiecie, o co chodzi? No, także mam szczerą nadzieję, że jak najszybciej sprawdzą te budynki, sprawdzą tę mapę. No i już do was w miarę ona szybciutko wyjdzie, bo jak mówię, chciałbym wam ją opublikować, żebyście już mogli zagrać, co nie? Także jedyna za was bardzo chwilę cierpliwości i naprawdę nie martwcie się o to, czy wyjdzie, czy nie wyjdzie, bo wyjdzie na pewno. Tylko kwestia dokładnie, o, tutaj trochę wymuszę, kiedy. Ogólnie mówicie, że ten Rupulicz to nie pasuje, bo ten francuski jakiś taki zepsuty i takie średnie te maszynki. No tak, pamiętacie, że ta mapa miała być tak, trochę inspirowana takimi starymi mapami, takim z takim starym jakby klimatem z starych czasów. No i co, no jak widzę jakieś tam nówki, samochody co jeżdżą, to tak trochę średnio na to mi się chce patrzeć. I mówię, wezmę sobie chyba ten ruch francuski, bo na francuskim ruchu co takie właśnie stare, śmieszne garbusy jakieś i tak dalej, te samochody, które trochę dają takie klimatu właśnie starszej mapy, nie? Część oczywiście się ze mną zgadza, że mówi, że mam rację, a część mówi, że wywal to i daj ten normalny ruch z mapy tej amerykańskiej, nie? Albo alpejskiej. No jednak ja uważam, że ten jest ruch spoko i będzie tak, jaki jest. Jeżeli ktoś tam by sobie chciał coś zmieniać, to niech sobie sam podmieni po prostu, nie? To nie ma jakby żadnego problemu z tym, nie? Może jak faktycznie będzie jakieś dużo głosów o to, że wywal to może wtedy podmienię, ale no, wiadomo, nie? Też pytaliście, czy będzie jakaś policja i dodawanie jakichś koparek i tak dalej. No wiadomo jak to jest, Venturi u siebie zrobił na mapie, więc teraz mnie męczycie o to, żebym zrobił to samo. No tak jakby nie będę tego brał od Venturi, nie będę też sam robił, bo po prostu raz, że tego nie za bardzo umiem, bo nigdy tego w sumie nie robiłem. Więc w sumie nawet nie wiem, czy nie umiem, może bym umiał. Ale też tak nie chcę się na to za bardzo pchać. A z drugiej też strony chciałbym też dla was po prostu... znaczy no, po prostu mi się nie chce. Z jednej strony, a z drugiej strony uważam, że to jest tak, czy potrzebne, czy niepotrzebne, no chyba niepotrzebne ogólnie, wydaje mi się, raczej, że to jest raczej średnio potrzebne. Jako taki easter egg to może spoko, ale easter egg wy tak macie sporo na mapie, więc jakby też fajnie, nie? Zresztą co będę mówić o easter eggach, sami pobieracie mapę i zobaczycie, jak to wygląda, nie? Dobra, słuchajcie, ja myślę, że tak, odcinek powinien tam sobie się dobija, ja nie chcę robić tutaj wszystkiego na odcinku, bo też nie chcę, żeby te odcinki trwały nie wiadomo ile, po 40 minut, bo pewnie tyle zajmie mi ta orka. Chciałbym tutaj dla was robić po prostu taki bardziej content pogadankowy, coś tam, jakieś zmiany, żeby coś się tutaj działo na tej serii, więc na przykład takie rzeczy jak tutaj pewnie sobie po prostu będę dokańczać na streamie, a wam będę na YouTube'ach po prostu robić takie nie wiem, pracę do pół czegoś i tyle, nie? Na przykład teraz robimy pracę taką do pół tej pracy i tyle, nie? Jakby nie będę tutaj za bardzo się tym rozwodzić. Dlatego też uważam, że chyba powinniśmy sobie teraz zakończyć ten odcinek. Na kolejne was oczywiście serdecznie zapraszam, bo myślę, że kolejne też się pojawią, że będzie mi się chciało nagrywać, więc skreślimy sobie. Okej. No, i tak się z wami pożegnam po prostu, więc dzięki za uwagę, wpadajcie na kolejne odcinki, wpadajcie na stream na Twitchu. Do zobaczenia, trzymajcie się, no i cześć, pozdrawiam.